Cześć, tu Kamil. W dzisiejszym filmie pokażę Wam moją nową odmianę maliny jesiennej Sugana. Jak ona wygląda, jakiej wielkości ma na owoce, a owoce ma wielkości bardzo dużej. Jak widać na pierwszy rzut oka, malina jest dobrze zachowana mimo suszy, a nie była ona w ogóle podlewana. Tak wyglądają kwiatostany, owoce. Tutaj mam troszkę taką kawałek takiej plantacji, takiej doświadczalnej, takiej, że sprawdzam, jak ta malina owocuje. Jest to odmiana dosyć późna, gdyż zaczęła owocować dopiero na początku września. Ale jak widać, jeszcze jest bardzo dużo, dużo zielonych owoców. Zaletą tych malin jest to, że mają duże, duże owoce, ale te owoce nie są wybarwione tak jak owoce polany takim intensywnym czerwonym kolorem, tylko są to owoce, które mają kolor jasno-różowy, oj, przepraszam, jasno-pomarańczowy. I one się nie dojrzewają tak jak standardowa malina, tylko mają dużo jaśniejszy owoc. Jestem zdziwiony, że mimo niepodlewania takiej plantacji liście są koloru zielonego, tak jak widać. Są chyba moim zdaniem bardziej odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne, a u nas opadów nie było już bardzo długo, bo od połowy sierpnia. Jak widać owoce. Jedynym minusem jednym z wielu minusów tej uprawy malin Sugana jest to, że one strasznie późno się dojrzewają. Jest to odmiana typowo późno jesienna. Jak widać, jest masę jeszcze słabo rozwiniętych pędów owocowych oraz bardzo dużo kwiatu jeszcze jest, jak widać. No i minusem tej odmiany jest to, że jest odmianą, która ma strasznie strasznie ostre te kolce. No i to jest przeszkodą jeśli chodzi o zrywanie tych malin, gdyż trzeba bardzo uważać, bo jest bardzo dużo kolców, które uniemożliwiają zrywanie maliny. Owoce są naprawdę dużej wielkości, ale strasznie jest malina ciężka do zbioru, gdyż strasznie drapie, jak jeżyna. Jak macie jakieś pytania odnośnie tej odmiany tej maliny, która jest, jak widać, bardzo wysoka, jak na malinę jesienną, macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, postaram się z mojej strony odpowiedzieć na wszystkie zagadnienia związane z tą maliną Sugana. Nie mam tych malin dużo, ale
wyglądają one naprawdę okazale. Nie są one jakoś, nie były one jakoś mocno ani pryskane od grzyba, ani jakoś mocno nawożone dolistnie. Jak widać, liść w tej malinie jest bardzo, bardzo ładny, mimo to, że mamy już prawie połowę września. Jak widać. Moim zdaniem ta malina jest o wiele trwalsza na wysokie temperatury. Liście nie są zniszczone przez słońce. Co innego jest z maliną polana, gdyż susza bardzo mocno ją zniszczyła. Zachęcam również do oglądania moich poprzednich filmów, które sporządziłem odnośnie maliny jesiennej. W filmach próbowałem ukazać to wszystko, co się znajduje w uprawie takich odmian malin jesiennych. Jak widać, te kolce bardzo, bardzo duże oraz nieprzyjemne do zbioru. Minusem też tej maliny jest to, że ona strasznie się, że ona się strasznie kładzie. Także musi być podłoże najlepiej wyplewione albo wypryskane, gdyż strasznie potem malina, jeśli jest pora deszczowa, strasznie pleśnieje. Jak widać, bardzo ładne pędy. Jeśli podobał Wam się film, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję kanału. Miło będzie mi, jeśli coś pozostawicie na moim kanale po sobie. Także trzymajcie się gorąco i do zobaczenia w kolejnych odcinkach uprawy maliny jesiennej. W tym przypadku Sugana, ale mam też inne odmiany, które z chęcią pokażę. Jak widać, dużo zielonych owoców. Te owoce myślę, że będą spokojnie owocowały jeszcze nawet i w październiku. Także trzymajcie się gorąco i do następnego filmu. Cześć!